Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień. Nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, bo bardzo tego chcesz dziś. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej już edycji koncertu dla wolontariuszy. To wyjątkowe wydarzenie adresowane jest do wszystkich Państwa, którzy chcecie dzielić się swoim sercem, czasem i umiejętnościami po to, by pomagać potrzebującym. Tak sobie myślałem przed chwilą, że jeżeli gdzieś zdarzyłoby mi się coś trudnego w życiu, jeżeli miałbym chwilę trudne w życiu, nikomu oczywiście nie życzę, żeby ktokolwiek miał trudne chwile, ale przecież wiemy, że takie chwile w życiu każdego z nas się zdarzają, mniej lub bardziej trudne. To na pewno miejsce, w którym chciałbym, żeby, jeżeli miałbym wybierać takie trudne chwile, to chciałbym, żeby to był Sianów. Bo w gminie, w której wiem, że na każdą mniejszą lub większą tragedię, na każdą mniejszą lub większą trudną sytuację znajdzie się zwielokrotniony ilością osób odzew, w takiej gminie, o takiej gminie można mówić tylko z ogromną przyjemnością i chyba każdy z nas, który sprawuje jakąkolwiek funkcję publiczną, czy to jest burmistrz, czy to jest radny, czy to są pracownicy w różnych wersjach, staje się przez to lepszy, inny i chce tą swoją funkcją służyć Wam. I chyba tego się będziemy cały czas trzymać. Dziękuję. Proszę Państwa, kapituła zebrała się i wybrała laureatów, nie chcę powiedzieć nagrodzonych, bo to nie jest nagroda, wyróżnionych, bo to jest bardzo ważne słowo, to jest wyróżnienie, to jest docenienie tej ciężkiej pracy, którą wolontariusze wkładają w to, żeby były efekty wymierne tej pomocy. Chciałbym tu powiedzieć, że wybory wolontariuszy są roku są bardzo ciężkie. To nie jest prosta rzecz, bo jak można ocenić ilość zrobionego dobra? Co będzie wykładnią tego, czy robimy dobrze, czy źle? Czy to będzie, nie wiem, ilość pieniędzy nazbieranych, czy wkład pracy, czy jakieś inne zaangażowanie? To naprawdę są ciężkie wybory. No, oczywiście każda złotówka jest ważna, dlatego nie bierzemy pod uwagę tego, ile nazbieraliśmy pieniędzy, bo nawet grosik wrzucony do puszki może dać efekty ogromne. Nie chodzi tu o miliony czasami, chodzi o kilka złotych, które są potrzebne na jakiś cel. I ten cel może spowodować, że ktoś będzie miał uśmiech na twarzy, że ktoś będzie miał piękne święta, że dziecko stanie na nogi, że ktoś będzie miał jeden piękny dzień. Pierwsza statuetka wolontariusza roku 2018 za chwilę trafi do Sianowskiej Akademii Seniora. Chciałabym bardzo podziękować za takie wyróżnienie, bo to wyróżnienie dla nas bardzo dużo znaczy. Na pewno będzie to taką większą zachętą do działania. Nie będziemy siedzieć w domu, nie będziemy siedzieć i czekać, żeby dla nas ktoś coś zrobił. Będziemy robić dla innych, bo to niewiele kosztuje. Wystarczy poświęcić trochę swojego czasu i naprawdę zrobimy coś dla innych. Czasem uratujemy czyjeś zdrowie, jak robimy akcję dla DKMS-ów. Czasem komuś wesprzemy kogoś finansowo. Czasem wystarczy dobre słowo. Także bardzo dziękuję w imieniu całej Akademii Seniora za tak zaszczytne wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Never enough.
kolejna statuetka i tytuł wolontariusza roku 2018 powędruje do pana Mirosława Kielara. Pana Mirosława z nami nie ma, natomiast w jego imieniu nagrodę odbierze statuetkę pan Krzysztof Gord. Dobry wieczór, ja tak króciutko. W imieniu Mirka chciałbym najpierw podziękować kapitule, która wybrała jego w tym 2018 roku. Druga sprawa to chciałbym przeprosić wszystkich za jego nieobecność i po prostu go usprawiedliwić. I w tej chwili odpoczywa w górach i ładuje akumulatory na dalsze działanie. Przepraszam i dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolejne wyróżnienie tytułem wolontariusza roku 2018 otrzymują wolontariuszki najdłużej działające w akcji Dziewczynki z Zapałkami. I są to Magdalena Tworska, Oliwia Olszewska, Aleksandra Gawienowska i Aleksandra Struzik. Ogromne brawa dla wszystkich wolontariuszek. Jeszcze raz przypomnę te nazwiska. Magdalena Tworska, Oliwia Olszewska, Aleksandra Gawienowska i Aleksandra Struzik. Chcemy bardzo podziękować za takie wyróżnienie. Dziękujemy bardzo. Tak wiele spraw umknęło nam, szukałam cię o wielu lat. Wciąż nie wiem jak wyrazić mam, jak bardzo mi ciebie brak. Kiedy nie ma ciebie, nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma w miejscu stoi czas. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma. Kiedy nie ma ciebie, pustka ogarnia cały mój świat. Yeah.